Państwa, tak jak już wspomniałem, poproszę teraz na płytę lodowiska panią burmistrz Jolantę Piotrowską. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym otwarciu Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku. Tak, śmiało proszę. Proszę Państwa, na naszym pięknym nowym lodowisku witam serdecznie wszystkich gości, wśród których mamy dzisiaj zaszczyt gościć pana sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pana Ryszarda Stachurskiego. Pan minister już trzeci raz nas zaszczycił. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, witamy serdecznie pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa. Witamy serdecznie pana senatora Marka Konopkę. Witamy pana wicewojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Jana Maścianicę. Pana dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, pana Tomasza Lenkiewicza. Oraz panią dyrektor COS-u w Giżycku, panią Annę Skrzypczyk. Witam serdecznie księży, którzy za chwilę będą mieli bardzo ważne zadanie przed sobą. Witam serdecznie księdza dziekana Jerzego Fidurę. Z parafii rzymskokatolickiej świętego Kazimierza Królewicza i księdza Jerzego Senejkę z parafii prawosławnej w Giżycku. Witamy. Witam serdecznie radnych poprzedniej i obecnej kadencji Rady Miejskiej. Wśród radnych poprzedniej kadencji, która bardzo ciężko pracowała wspólnie z nami nad tym, czy budować w Giżycku lodowisko, czy też nie budować. Witamy serdecznie radnego Cezarego Farbotkę, który nie było chyba miesiąca, żeby nie wspomniał o tym, że w Giżycku potrzebne jest sztuczne, kryte lodowisko. Witam również radnych obecnej kadencji na czele z panią przewodniczącą Małgorzatą Czopińską. Witamy serdecznie, proszę Państwa, pana Andrzeja Krawczyńskiego, dyrektora toru Stegny w Warszawie. Witamy pana sekretarza generalnego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, pana Marka Bykowskiego. Pan sekretarz powiedział mi przed chwilą, że Giżycko ma już takie lodowisko jak Warszawa. Witamy serdecznie pana Mariana Pysza, kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Witamy gorąco i bardzo gorąco naszych trenerów i zawodników. Bo przypomnijmy sobie, Giżycko kiedyś miało wspaniałe tradycje łyżwiarskie, wspaniałe, piękne i do tych tradycji chcemy wrócić. A jakie to były tradycje, to dzisiaj będzie okazja, żeby sobie przypomnieć. W związku z tym witam serdecznie wszystkich trenerów i zawodników, tak jak mówiłam, ale wśród nas jest olimpijka, łyżwiarka, pani Ewa Borkowska-Wasilewska. A trenerów będziemy jeszcze wymieniać, ale ja odczytam. Pani Danuta Jelec,
pani Katarzyna Limanowska, pan Bohdan Tubilewicz, pan Lech Kłosowski, pan Antoni Wojciechowicz, pan Fabian Borowik, pani Alicja Kłosowska, Beata Bagińska, Jerzy Olczak, Jerzy Wiśniewski, Marek Maksymiuk, Jacek Limanowski, Konrad Limanowski. Witam wszystkich samorządowców. Pozwólcie, że nie będę wymieniać wszystkich razem. Witamy serdecznie i gorąco z całej okolicy. Bardzo się cieszę, że jesteście. Są tu z nami i wójtowie, i burmistrzowie, i dwóch starostów widzę. Starostę Giżyckiego, Dariusza Dżarzewskiego też. Proszę Państwa, witamy wykonawców. Wykonawcą tego oto dzieła jest konsorcjum firm Martifer Konstrukcje, spółka z OO i Martifer. Jest to firma z Portugalii, którą dzisiaj reprezentują dwaj panowie, pan Tadeusz Bratuś i pan Tomasz Fałda. Witam wszystkich podwykonawców. I witam również osoby, które na co dzień pracowały i pracowały przy tym przedsięwzięciu. To mój zastępca Paweł Czacharowski, szefowa inwestycji miejskich pani Róża Cudzanowska i pan inżynier Sebastian Pyzalski. Witam wszystkich gości jeszcze raz. Będziemy wymieniać i weteranów, i zawodników, i trenerów, więc jeśli kogoś nie wymieniłam, to na pewno nazwisko przewinie się w następnych częściach uroczystości. Proszę Państwa, Mazurskie Centrum Sportów Lodowych kosztowało nieco ponad 12 milionów złotych, z czego większość pieniędzy wyłożył samorząd miasta Giżycka. Dwadzieścia procent zawdzięczamy Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którym dysponuje Zarząd Województwa. Panie Marszałku, bardzo serdecznie dziękujemy. To jest 2 miliony 200 tysięcy złotych. 400 tysięcy otrzymaliśmy z Funduszu Rozwoju Sportu. Panie Ministrze, serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, projekt unijny napisała pracownica Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Magdalena Fuk. A uroczystość otworzył stojący tu koło mnie pan Edmund Budny, reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata w 75 roku w Szwecji, w 76 we Włoszech, rekordzista Polski na dystansie 1500 metrów, mistrz Polski, obecnie wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego i były dyrektor gimnazjum w Pozestrzu. Szanowni Państwo, jeszcze jedno zdanie muszę powiedzieć. Mieliśmy naprawdę wspaniałych zawodników, cudownych. Wśród nich jest wymieniona przeze mnie olimpijka pani Ewa Borkowska-Wasilewska. Jeszcze też będzie okazja, żeby bliżej się z panią poznać, ale żeby uzmysłowić, jakie mieliśmy sukcesy, to ja pozwolę sobie wymienić sukcesy pani Ewy. Łyżwiarka szybka MKS Giżycko, Marymont Warszawa, SMS Zakopane, KS Olimpia, KS Orzeł Elbląg. W latach 89-96 aż 55 razy zwyciężyła w zawodach o tytuł Mistrzyni Polski. Reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville w 92 roku, zajmując 18 miejsce na 1000 metrów, 14 na 1500 metrów. Natomiast w 94 roku
Pani Ewa reprezentowała nas w Lillehammer w Norwegii, zajmując miejsca 18 na 1500 metrów i 16 na 3000 metrów. Takie mieliśmy wspaniałe sukcesy. Tych sukcesów jest bardzo dużo. Przypomnimy sobie na pewno o nich jeszcze nie raz. Proszę Państwa, lodowisko działa miesiąc. W ciągu miesiąca odwiedziło już je około 30 tysięcy osób. To jest tyle, ile miasto Giżycko. I nie mam więcej nic do dodania. Dziękuję serdecznie.